Witajcie, z tej strony Marcin. Zapraszam Cię na kolejne rozpakowanie podstawki chłodzącej pod laptopa. Tym razem jest to model Massive SP, czyli podstawka z głośnikami, również od firmy Thermaltake. Zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, za taką podkładkę trzeba zapłacić jakieś 150 zł, jednak jest to niewielki wydatek w porównaniu z tym, ile kosztuje sam laptop. Jest to 10%, może nawet mniej laptopa, ponieważ mamy laptopy nawet po 3-4 tysiące, a komponenty chłodzone, które się nie grzeją, będą oczywiście dłużej nam działać. Więc wydatek jest uzasadniony, przynajmniej w teorii, ponieważ wszystko wyjdzie tak naprawdę w testach. Jak widzicie, kartonik jest dość duży, mieści on w środku podkładkę chłodzącą, która jest przystosowana do laptopów aż do 17 cali, jeśli chodzi o przekątną. Ma ergonomiczny design, ma osobne zasilanie do wentylatora, jak i do głośników. Posiada 140 mm podświetlany LED-owo cichy wentylator. No i oczywiście ma też integrowane głośniki, co jest jak dla mnie bardzo ciekawą funkcją. Zobaczmy sobie jeszcze z tyłu, co tutaj ciekawego się dowiemy. Mamy obrazek, przepływ powietrza, wentylator wdmuchuje powietrze pod nasz komputer, następnie z komputera wylotami to powietrze wylatuje na zewnątrz. Jak dowiadujemy się, mamy też osobny wyłącznik na podświetlenie tego wiatraczka oraz na głośniki. Pokrycie z siatki mesh, wygodny design do pisania, kabelki w komplecie, to było na tyle. I jeszcze ciekawa rzecz, czyli same specyfikacje. Nadaje się do notebooków od 10 do 17 cali. Tutaj mamy wymiary, wielkość wentylatora to 140 mm, 18 mm wysokości, waga łączna 950 g, kolor jest czarny, materiały plastik oraz siateczka mesh. Mamy natężenie prądu, napięcie i prędkość obrotową tego wentylatora od 800 do 1300 obrotów na minutę. Maksymalna głośność 29 dB, czyli całkiem przyzwoicie. Przepływ powietrza 54 CFM. Mamy też informacje o ciśnieniu powietrza i dane tych głośników, czyli od 150 Hz do 20 kHz. Taki mają zakres przenoszenia. No myślę, że test głośników będzie ciekawy, a tymczasem odpakujmy sobie już tą podstawkę. Ok, moi drodzy, na początek już atakuje nas instrukcja. Mamy połączenie, czyli dźwięk podłączamy kablem audio normalnym bezpośrednio z naszego laptopa. Mamy też takie podstawowe informacje. Ok, wiele tego nie ma, ale wystarczy. Jest również okablowanie, czyli kabelek mini jack oraz kabel do połączenia z naszym komputerem i tutaj wejście do tej podstawki zasilające wentylator osobno i osobno głośniki. Cała podstawka zapakowana jest w elegancką folię. Ok, widzimy już to cudeńko. Powiem Wam, że siatka wygląda całkiem fajnie. Jest coś takiego, jak widujemy na panelach bocznych obudów chociażby. Mamy takie gumowe tutaj zabezpieczenia, żeby nam się nasz laptop nie ślizgał. Mamy oczywiście logo Thermaltake, jak widzicie. Wentylator jest faktycznie dość duży. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po podświetleniu. Kolejne logo Thermaltake jest tutaj, a sama podstawka, widzicie, ma taką linię, dzięki czemu powinna fajnie nam tego laptopa troszeczkę unosić, wygodnie do pisania. Nie mamy jako takiej regulacji wysokości, natomiast jak widzicie, mamy tutaj pokrętełko on-off. W środku widzimy głośniczek jeden, po drugiej stronie drugi, czyli mamy system stereo. Kolejne pokrętełko, ok, to jest do głośnika, a to jest pewnie do podświetlenia. I cóż tu jeszcze mamy? Mamy tutaj, moi drodzy, jeszcze wyłącznik podświetlenia, tak więc być może tutaj wyłączamy kompletnie ten wentylatorek. To się okaże oczywiście w testach. Wejście na mini jacka oraz dwa porty USB 2.0. No cóż, to by było na tyle. Wielce skomplikowanych rzeczy tutaj nie ma. Pozostaje mi przetestować teraz dobrze tą podstawkę i podzielić się z Wami wynikami w recenzji oraz oczywiście też testem tych głośniczków. Sam jestem bardzo ciekaw, jak będą grać. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!